Elo, elo. Co tam? No dobrze, dobrze. Popcorn smaczny. No powiem ci, że smaczny, taki mieszany trochę, ale dobra, przejdźmy do rzeczy, Dobra. bo chcę sobie powyjaśniać parę spraw. Dobra, to teraz tak. Dobra, zaczynaj. Jakie masz problem do mnie? A potem ja, stary, ja, stary, sorry. A potem ja rzucę ci moje problemy w twoją stronę, bo też mam paru grafików takich, wiesz, przyjaciół z grupy graficznej moich i chcieliby wyciągnąć od ciebie parę informacji też na tym live'ie. I fajnie by było, jakbyś powiedziała prawdę, nie? No spoko, nie ma problemu. Dobra. Problemy? Dobra, mój problem twój do mnie, nie? I może inaczej, czemu ty... No bo ja nie ukrywam, nie, że kurwa powiem ci, ja się nie interesowałem tym, co robisz sobie na tym YouTubie, ale słyszę o ciebie w chuj, słyszałem o tobie w chuj rzeczy różnych, to jak gadasz na przykład na Meduzę, a wcześniej na niego, wcześniej z nim nagrywasz, wielu moich znajomych, wspólnych znajomych, których mamy, również, no pokazywali mi screeny z rozmów na przykład, pomoc przy tych umowach i tak dalej, takich rzeczy się nie mówi, ja nie powiem na swoim streamie tych takich smaczków, ale pokażę dwie rzeczy takie, które są takie najbardziej fair, żeby ludzie wiedzieli po prostu. I ty też możesz sobie pokazać cokolwiek na mnie chcesz, ale jestem ciekaw, co ty masz do mnie po prostu, nie? Że jebnęłaś mi tą emotkę chorągiewki, przy czym uważam, że sama jesteś chorągiewką, bo to, co robisz, jest... No, nie, no musisz przyznać, że to nie jest fair, kurwa. Ale której nie jest fair, bo ja naprawdę, jeśli chodzi o TeamSpeak'a, no to naprawdę byś mi musiał pokazać jakiekolwiek dowody, bo aktualnie to w mojej pamięci nic takiego nie zasięga, nie mam sobie nic do zarzucenia, więc najpierw byś mi naprawdę musiał coś pokazać, bo jeśli chodzi na przykład o Adriana, to naprawdę bym musiała zobaczyć jakiekolwiek dowody. A nie jesteś w stanie się przyznać, bo ja ci te rozmowy pokażę, nie? Tylko ja ci Nie, nie no to po... naprawdę mi je Ja pokaż. ci na transmisji tych rozmów nie pokażę, ale... Dobrze, możesz mi na Facebooku wysłać, nie Tak. ma problemu. Naprawdę mi Ale musisz je pokazać. uwierz, że jak ja ci je pokażę, to chciałbym, żeby ludzie też je później widzieli, nie? No powiem ci szczerze, że naprawdę aktualnie to nie mam naprawdę nic sobie do zarzucenia, więc możesz mi to śmiało pokazać. Dobra, to Bo nie wiem, może... czy to sobie przypomnę, czy to zbadaj element, zaraz się wszystko Nie, okaże. zbadaj element, to nie jest. No spoko. Dobra, słuchaj, inaczej. No dobra, to ja to ci pokażę po streamie, bo ci ludzie nie wiem, czy chcą, żeby to było publikowane, ale mam dwie rzeczy, które jestem w stanie pokazać na streamie, bo też ludzie Spoko. przyszli tutaj po jakieś mięso. Insider tutaj ostro chciał chyba badać sprawę, ale pokażę ci coś. Ale to się na streamie, czy mi na tym spiku wyślesz, czy jak? Ja ci to wyślę na... No, teraz ci to wyślę na TeamSpeaku, okej? Okej. Dobra. To ci wyślę na TeamSpeaku. Odpal Face'a, no to będzie ciekawsze. Już. I powiesz mi, czy ten... Wysyłać? Nie, czekaj chwilę. Okej. Człowieka, Ale który... to tak, to spokojnie, mogę się do tego przyznać, no ale ja czekam na te screeny w kwestii rozmów. A Osobiście to zaznaczyłam. w kwestii rozmów... Nie, no to inaczej, zacznijmy od tego, bo w kwestii No. rozmów to już mi piszą ludzie, czy mogę. Bo też sobie... Oni też mogą zastrzec sobie te rzeczy. Ja bym chciał najpierw, żebyś się... Znaczy, powiem ci szczerze, nie? To jest No. w chuj dziecinne z mojej strony, to co ja robię teraz, bo to jest kurwa zjebane, ale ja... Zależy mi na tym, żebyś jednak kurwa powiedziała odnośnie tego, bo to są takie rzeczy, które ja mogę pokazać. Bo na to się Nie no, zgodzili no ci ludzie, spoko, nie? pokazuj. Ja tak jak mówię, no ja nie mam nic do ukrycia. Kwestia jest taka, że dobrze wiesz, kto wykonał ten baner, dobrze wiesz, kto z jakiej był ekipy. Rok temu się z nimi zadawałam, natomiast nasza znajomość się skończyła poprzez parę To incydentów. czekaj, to może ja najpierw naświetlę ludziom, nie? O co chodzi. Dobra. Dobra, więc tak. Klaudia. Otrzymała baner od grafika. Za darmo. I owy baner, który otrzymała, miał znak wodny. Od grafików, po prostu, którzy go wykonali. Natomiast Klaudia postanowiła, że zrobi coś takiego, co jest takie mało etyczne. I postanowiła usunąć ten znak wodny.
I nawet nie odpowiedziała grafikowi na jego pytanie, hej, czemu wymazałeś naszyjniki z baneru? Jeśli coś się zostaje za darmo, to tak się nie robi. Klaudiowy baner ma na swoim kanale bez autorów, bez zapłaty w stronę grafików, no i według mnie jest to takie, ale to jest dopiero początek tego wszystkiego, nie? Bo jeszcze mam parę rzeczy takich, które chcę pokazać. Na streamie pokazałem, nie? Luzik. To jest początek, nie? Bo mam jeszcze więcej rzeczy. Spoko. Mam się zacząć wypowiadać, czy co? No możesz, jak chcesz. Aha, no to tak jak zaczęłam, no po prostu dobrze wiesz, to wykonał, dobrze wiesz, z jakiej ekipy. Rok temu nasza znajomość się skończyła poprzez niektóre sytuacje, no i co mam więcej dorzucić po no, pół ale roku. To jest, no ale no to słuchaj, jest... po pół roku no, przypomnieli sobie o moim istnieniu. Trochę się podbiłam na YouTubie, więc sobie przypomnieli. No i zrobili mi baner, a że to są osoby, które swego czasu mi zaszkodziły, ewentualnie zaszkodziły pod względem psychicznym, no to, no wiem, to również było, przyznam się, dziecinne zachowanie z mojej strony, no ale po prostu czułam taką potrzebę, tak jakby ulżenia sobie, no więc tak to się stało. Czyli po prostu wyjebałaś grafików z tego względu, że osobista jakaś tam drama między wami, tak? No, że tak. Server group assigned. Czekaj, bo słabo cię słyszę, wiesz? Nie, czekaj chwilę, bo nie wiem, czy kurwa mi ten. Halo? Nie wiem, no po prostu znajomi, tyle. Nie słychać cię było, nie słychać cię było. Halo? Didosy jakieś. Halo? A teraz? Jakieś. No, słychać. Halo? No ja, okej. Okay. No to powiedziałam, co sądzę. Server group assigned. Okej. Okay. To lecimy dalej. Tam o tej kradzieży filmów to nawet się nie będę chyba wypowiadał, bo to już było dosyć głośne. Odnośnie tej dziewczyny. Której dziewczyny? Czekaj. Pliki. Dobra. Bogas, ty śpisz? Na tym spiku. A już miałem gadać. Co jest kurwa? Ej! Proszę o unban. Ej, 20 koła lajków. Dziękuję wam, mordki. Doceniam mocno. Jo. Ale tam too many complaints zostałem, to nie jest przez nią ban. Tak mi się wydaje przynajmniej. Oni mają chyba to w tym, jak się to nazywa, w algorytmie. Że jak za dużo zgłoszeń dostaję, to mnie ten. Dobra, to czekajcie, do niej przejdziemy za chwilę.